zacząłem mówić o pięknej kwestii, bo Pan Jezus mówił, mamy cały czas w orędzie, że Bóg nas zachęca, żebyśmy się, moi drodzy, stali bogami. Człowiek ma się stać Bogiem, było zdanie. Mamy się przebóstwiać. I dziś po którymś razie zgryzłem to zdanie. Teraz Pan Bóg mówi o tym przebóstwianie, że będziemy praktycznie bogami, mówi święty Paweł. Mówi tak. Bóstwo, o którym wam mówię, nie jest czystą boską naturą. Logicznie. Bo wtedy pani Teodozja była Bogiem, takim Bogiem, jak byłeś, skapujecie. Pan Zbyś byłby duchem świętym. Pan na razie, panie, że ktoś. Ilu ludzi w niebie, tyle Bogów. Kapujecie o co? To, więc powtarzam. Bóstwo, o którym wam mówię, nie jest czystą naturą boską, którą posiada sam Bóg. Ale jest boską naturą wszczepioną w nieśmiertelną duszę. Sama dusza człowieka jest boską naturą. To jest cudowne, bo ona wyszła z Bogu, z Boga. Bo dusza jest nieśmiertelna. Więc jest piękne zdanie. Jakie to jest, dzieci, jedno z najtrudniejszych zdań, które gryzłem parę lat. Dziś mi pękło na modlitwie. W nieśmiertelną duszę, która pochodzi od Boga i która mu przynależy. Logiczne. Jego część natury jest w niej czysta. A więc wraca do niego, ubóstwiwszy się na ziemi. Jak się ubóstwiamy na ziemi? Panie Jezusie, posłuszeństwo boskiej woli. I drugi punkt, poprzez upodobanie się we wszystkim do Syna Bożego. Nie może być uczeń nadmistrza. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Więc kiedy podejmiecie wyzwanie bycia posłusznym woli Bożej i upodobnicie się we wszystkim do boskiego Syna, wtedy rozpocznie się u was zjawisko odrzucania zmysłowości i zaczniecie się utożsamiać z duchową częścią człowieka, w której mieszka Bóg. To uwalnianie się człowieka od jego popędów, zniewoleń natury cielesnej, przemienia go w istotę duchową, jaką jest Bóg. Jest więc procesem ubóstwiania, stawania się podobnym Bogu w Jego przymiotach. Amen.